Między wodami Wisły z krwi i drwęcy rozpościera się prastara ziemia dobrzyńska, niegdyś posiadłość książąt mazowiecko-kujawskich, a od XIII wieku samodzielne księstwo. W samym sercu tej ziemi, otoczona trzema jeziorami, przycupnęła mała, pamiętająca prasłowiańskie czasy osada. Z jeziora na jezioro, z kępy na kępę, pogańskie skępę. Aleś ochrzciła je uśmiechem, panno nieskalana grzechem.
500 lat temu kasztelanka Zofia Kościelecka przywiozła z Poznania cudowną figurę Madonny. Po 5 wiekach wierni znów witali Matkę Boską Skępską, która wracała od konserwatora w odnowionej gotyckiej szacie. Przyjmij, Maryjo, to nasze powitanie. Uśmiechnij się do każdego z nas. Przyjmij każdego z nas i obdarz swoją łaską. Matko Boska Skępska, módl się za nami. Módl się za nami. Matko Boska Skępska, między jeziorami, módl się za nami. Bernardyni przybyli do Skępego na przełomie XV i XVI wieku z Koła nad Wartą. Opiekowali się sanktuarium i pozostawiali po sobie pamiątki wiary i kultury. Relikwiarz błogosławionego Władysława Zgielniowa, jednego z pierwszych przeorów skępskiego klasztoru. Twórcy wielu dzieł pozostaną bezimienni. Wiadomo jednak, że pierwszym budowniczym i architektem skępskiego sanktuarium był Bernardyn, brat Bartłomiej Łoj. Autorem XVIII-wiecznej polichromii był utalentowany malarz, brat Walenty Żebrowski. Rzesze wiernych co rok wzrastały i nowy kościół stał się za mały, więc go panowie możni zwiększyli, tak jak wygląda w obecnej chwili. I wystawili piękne podziemia.
maju 1755 roku odbyła się uroczysta koronacja Matki Boskiej Skępskiej. We wrześniu 1995 roku rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe 500-lecia obecności cudownej figury w klasztorze skępskim. Ludowe figury Matki Boskiej Skępskiej stały się symbolem polskiej katolickiej wiary i patriotycznych nadziei, szczególnie w okresie Powstania Styczniowego. W roku 1863 klasztor był przystanią oddziałów powstańczych. Tu składano przysięgi. Stąd ruszano do walki. Aż do chwili klęski, zesłania i kasaty klasztoru. Ani nędza, ani klęski nie złamały ducha pielgrzymów. W czasie II wojny barbarzyńcy usiłowali zbezcześcić kościół. Strzelali do Madonny nad bramą klasztoru, na próżno. Ślady po niecelnych pociskach utworzyły aureole z gwiazd. Szły procesje z Kikoła i Sierpca, z Dobrzynia, Włocławka, Rypina, a po piachu wóz kołami chlapał. Na odpust, na odpust, na odpust. Szły pielgrzymki przez setki lat, z Płocka, Lipna, Kowala, na przekór deszczom i dziejowym burzom. Szły, idą i będą szły. Na odpust, na odpust, na odpust.